Czek Miasto Aniołów. Anioł Godra, szczaszcze 7, wyprawa na krawędź Drogi Mlecznej. Minął tydzień, odkąd Henryk i jego zaufany oddział wyruszyli na krawędź Drogi Mlecznej. Celem ich misji było odnalezienie zaginionych serafinów oraz zbadanie tajemniczego obszaru kosmosmosu, do którego przeniósł się portal. Henryk, znany ze swojego perfekcjonizmu, postanowił być przygotowany na każdą ewentualność. Jeszcze przed wyruszeniem Henryk spędzał wiele godzin w swoim warsztacie, pracując nad projektem o kryptonimie Transformers. Był to tajny projekt, w którym uczył symbionty ze zbroi manipulacji materią na poziomie komórek cybernetycznych Nanotech. Chciał, aby zbroje mogły być sterowane siłą woli i wyobraźni, co dawałoby im przewagę na polu bitwy. 2 lata intensywnych badań i eksperymentów przyniosły efekty. Zbroje Hellbat husarskie, teraz wyposażone w zdolność transformacji, były w stanie dostosowywać się do potrzeb użytkownika w czasie rzeczywistym. Dzięki tym zdolnościom biało-czerwoni rycerze zyskali nowy poziom elastyczności i siły w walce. Henryk postanowił podzielić swoją zbroję z zaufanym oddziałem. Wiedział, że w nadchodzącej misji każdy element przewagi może okazać się decydujący. Przekazał swoim ludziom technologię, którą rozwijał przez lata, i przeszkolił ich w jej używaniu. 8 oddziałów zostało przeszkolonych i wyposażonych w pełen rynsztunek, gotowe do podjęcia wyzwania. Przed wyruszeniem na misję Henryk zorganizował serię intensywnych testów na polu bitewnym. Każdy oddział musiał przejść przez symulacje, które sprawdzały ich zdolność do korzystania z nowej technologii w realnych warunkach bojowych. Testy obejmowały różne scenariusze, od walki w przestrzeni kosmicznej, przez ataki naziemne, po obronę strategicznych punktów. Po tygodniu podróży statek Henryka dotarł do miejsca, gdzie zniknęła stacja z ciałami serafinów. Tam, na krawędzi Drogi Mlecznej, otworzyli portal, który miał ich przenieść do tajemniczego obszaru kosmosu. Henryk i jego oddział przygotowali się do przejścia przez portal, wiedząc, że czeka ich nieznane. Przejście przez portal było błyskawiczne. W jednej chwili znajdowali się na krańcu Drogi Mlecznej, w obszarze, gdzie ludzkość nigdy wcześniej nie dotarła. Otaczający ich krajobraz był oszałamiający, niezbadane gwiazdy, nieznane planety i nieskończone przestrzenie kosmiczne. Henryk i jego oddział rozpoczęli skanowanie okolicy, szukając śladów stacji i ciał serafinów. Odkryli, że obszar ten był pełen anomalii i nieznanych zjawisk. W jednym z rejonów natrafili na sygnał, który wskazywał na możliwą lokalizację stacji. Kiedy zbliżyli się do źródła sygnału, odkryli coś, czego się nie spodziewali. Ogromne, obce konstrukcje, które wydawały się być postawione przez zaawansowaną cywilizację. Henryk i jego ludzie zaczęli badać te struktury, starając się zrozumieć ich funkcje i pochodzenie. W jednej z konstrukcji znaleźli coś, co przypominało komorę przechowywania. Po dokładnym przeszukaniu natrafili na stację, którą stracili tydzień wcześniej. Ciała serafinów były tam, ale wyglądało na to, że ktoś już wcześniej próbował je aktywować. Nie byli jednak sami. Z ciemności wyłoniły się obce jednostki, które zdawały się być strażnikami tych konstrukcji. Henryk i jego oddział musieli stoczyć zaciętą walkę, aby odzyskać ciała serafinów. Dzięki nowym technologiom i zdolnościom zbroi, biało-czerwoni rycerze zyskali przewagę. Walka była intensywna, ale oddział Henryka okazał się nie do pokonania. Dzięki współpracy i nowym technologiom udało im się pokonać obce jednostki i zabezpieczyć ciała serafinów. Po odzyskaniu ciał, Henryk i jego oddział wrócili na statek. Wiedzieli, że ich misja była tylko początkiem. Odkrycia, jakich dokonali, otworzyły przed nimi nowe możliwości, ale także nowe zagrożenia. Musimy wrócić do laboratorium i przeanalizować wszystkie dane, powiedział Henryk do swojego zespołu. To, co tu odkryliśmy, może zrewolucjonizować nasze podejście do technologii i badań kosmicznych. Ale musimy być ostrożni. Nie wiemy, jakie zagrożenia mogą się czaić w tych nieznanych obszarach. Ich powrót na Ziemię był triumfalny, ale jednocześnie pełen refleksji. Misja, która miała na celu odzyskanie zaginionych serafinów, przyniosła znacznie więcej niż się spodziewali. Odkryli nowe technologie, nowe wymiary rzeczywistości i nowe wyzwania. Nowe horyzonty. Po powrocie Henryk zwołał naradę ze swoimi najbliższymi współpracownikami. Musimy być gotowi na przyszłość, powiedział.
to, co odkryliśmy, to dopiero początek. Nasza cywilizacja musi być gotowa na nowe wyzwania i możliwości. Musimy zintegrować nasze odkrycia z naszymi technologiami i przygotować się na ewentualne starcia z innymi cywilizacjami. Zespół naukowców i inżynierów rozpoczął intensywne prace nad analizą danych z misji. Odkrycia, które przynieśli, mogły zmienić bieg historii. Henryk wiedział, że przed nimi stoi ogromne wyzwanie, ale także ogromna szansa. Anioły Godra nie boją się wyzwań, powiedział do swojego zespołu. Jesteśmy gotowi na wszystko, co przyniesie przyszłość. Musimy być odważni, innowacyjni i zjednoczeni. Nasze odkrycia mogą przynieść nadzieję dla całej ludzkości. Razem możemy osiągnąć wszystko. I tak, Henryk i jego odm kontynuowali swoje prace, gotowi na nowe wyprawy i odkrycia. Ich misja na krawędź Drogi Mlecznej była dopiero początkiem, a przyszłość jawiła się pełna nieskończonych możliwości.